Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, Estera Fliger, 18 odcinek Dawno, Dawno Czemu. Wszystkie poprzednie odcinki, drodzy Państwo, są dostępne na YouTubie, ale również w formie podcastu, także polecam do odsłuchiwania. Producentką wykonawczą dzisiejszego programu jest pani Iwona Bujnowska, której bardzo dziękujemy, dlatego że Resetu Obywatelskiego, jak i Dawno, Dawno Czemu, nie byłoby bez Państwa wsparcia, więc jesteśmy bardzo wdzięczni, że decydują się Państwo wesprzeć Reset i Dawno, Dawno Czemu. Dzisiejszy program będzie składał się z dwóch części. W pierwszej porozmawiamy z dr Katarzyną Rębacką o bardzo ciekawej i szerzej nieznanej, mam wrażenie, postaci Leonarda Borkowicza, a w drugiej spotkamy się z profesorem Grzegorzem Motyką, który odpowie na kilka pytań na temat tego, co wydarzyło się na Wołyniu, więc też bardzo aktualny temat ze względu na rocznicę tego, co się wydarzyło na tamtych ziemiach. I zaczniemy od rozmowy z panią dr Katarzyną Rębacką ze Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej na temat książki Komunista na peryferiach władzy, historia Leonarda Borkowicza 1912-1989. To jest książka, która powstała na kanwie doktoratu i została doceniona przez publiczność, przez środowisko historyczne, dlatego że doktorat zajął pierwsze miejsce w 8. edycji konkursu imienia profesor Aliny Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki poświęcone współczesności. I ten doktorat uzyskał również wyróżnienie w 9. edycji konkursu imienia Macieja Bałabana na najlepszą pracę doktorską o Żydach i Izraelu, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny. I mamy do czynienia naprawdę z kawałem porządnej pracy historycznej i o bardzo ciekawej, dramatycznej postaci opowie nasza rozmówczyni, bo już jest z nami pani dr Katarzyna Rębacka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jeszcze zanim zadam pytanie, drodzy Państwo, to tylko tak, żebyście Państwo wiedzieli, zwłaszcza aktywni na czacie, że rozmowa była nagrana dzień wcześniej, tak, i oglądamy ją w sobotę, ale bardzo się zawsze staram, żeby w sobotę Dawno, Dawno Czemu było, bo Państwo na program czekają. I moje pierwsze pytanie do pani doktor, skąd zainteresowanie tą postacią, która się wydaje taką postacią zapomnianą gdzieś na dalszym planie? Dlaczego akurat ten człowiek? No przede wszystkim to się wiąże z miejscem, z którym jestem związana zawodowo, z którym jestem związana osobiście, czyli ze Szczecinem. Borkowicz, tak jak pani redaktor zauważyła, nie jest postacią pierwszoplanową. Czasami nawet trudno go zaliczyć do drugiego szeregu, czy do działaczy partyjnych, czy osób jakby istotnych z racji pełnionych funkcji. Ale dla Szczecina z pewnością jest taką postacią emblematyczną ze względu na czas, w którym się tutaj pojawił i rolę, którą odegrał. A był to okres tuż powojenny, czas włączania tych terenów do Polski, w związku z czym ta jego właściwie no, krótka aktywność, bo dosłownie czteroletnia, pozostawiła w historii regionalnej, w historii lokalnej bardzo mocny ślad. I ja, kiedy zaczęłam się trochę bardziej interesować właśnie tą historią Szczecina, historią zachodniego Pomorza, to gdzieś ciągle się na niego natykałam, gdzieś ciągle on się pojawiał. I co było ważne, to, że brakowało mi historii tego człowieka opowiedzianej przed przyjazdem do Szczecina i opowiedzianej po wyjeździe ze Szczecina. Tak jakby on nie był pełny, tak jakby zaspokajała nas informacja o tym, że no mieliśmy tutaj taką osobę przez 4 lata i ślad po niej zaginął. I stąd właśnie to zainteresowanie. A proszę wymienić funkcje, które sprawował Borkowicz. Gdyby tak pani doktor spróbowała w kilku zdaniach dla osób, które słyszą pierwszy raz o tej postaci, to kim był, tak encyklopedycznie? Encyklopedycznie, no to od samego początku. Z całą pewnością był komunistycznym działaczem żydowskiego pochodzenia, polskim komunistą, związanym z ruchem, z ideą, później z ideologią od 15 roku życia.
Był więźniem politycznym w okresie II RP, był osadzony w Berezie, no więc był represjonowany przez ówczesne państwo polskie ze względu na nielegalną i antypaństwową aktywność. Następnie był w czasach okupacji sowieckiej polskiego Lwowa, mówię tu o latach 39-41, między innymi dyrektorem fabryki mydła, był aktywistą politycznym, był propagandystą, następnie był zesłany do karnego strojbatalionu jako taki element niepewny, jako człowiek z zachodu, stamtąd zdezerterował i został kapitanem Armii Czerwonej, następnie majorem polskiego wojska, tego wojska berlingowskiego, awansował do rangi podpułkownika i od roku 1944 pełnił szereg różnych dziwnych, nie do końca wyjaśnionych również przeze mnie funkcji. Był między innymi pełnomocnikiem PKWN-u na Białostocczyźnie, był zastępcą komendanta głównego Milicji Obywatelskiej do spraw polityczno-wychowawczych, był pełnomocnikiem rządu przy pierwszym froncie białoruskim, a następnie pełnomocnikiem rządu, oczywiście mówię o tym rządzie komunistycznym, warszawskim, na okręg Pomorze Zachodnie. Później wojewoda szczeciński, pierwszy w historii, następnie ambasador Polski w Czechosłowacji, później zawodowy dyrektor, który się błąka po różnych instytucjach przedziwnych, od departamentu w jakimś kolejnictwie, poprzez budowanie Huty Warszawa. Przez chwilę ważna postać w kinematografii, ponieważ był prezesem Centralnego Urzędu Kinematografii, a później skromny kierownik redakcji historycznej w wydawnictwie Książka i Wiedza i w końcu w 1968 roku wykluczony, pozbawiony możliwości pełnienia jakichkolwiek ról zawodowych, bo nie mówię już o partyjnych, bo to już dawno minęło. I z racji pochodzenia napiętnowany w 1968 roku emeryt w wieku 56 lat. I tak do 1989 roku, który to rok wyznacza kres jego życia, funkcjonował zupełnie poza jakimkolwiek nurtem życia zawodowego i partyjnego. Ja nie bez powodu skupiłam się na tych rolach. No właśnie, proszę zwrócić uwagę, tam nie ma funkcji partyjnych. Mhm. To jest pewien klucz do tej biografii też. Dlatego na peryferiach władzy. Dlatego na peryferiach, dlatego że ciągle gdzieś orbitował poza kręgiem władzy, a przecież w tym kręgu absolutnie mógł się znaleźć ze względu na ten habitus, czyli właśnie przyjaźnie, więzienia, te uniwersytety więzienne, te komuny więzienne, ta tajna konspiracyjna robota, która z całą pewnością tych ludzi wiązała, która z całą pewnością przymuszała ich też do tego, aby oni dalej w tym tkwili. To nie jest tak, że do ruchu komunistycznego można było sobie wejść i można sobie było po prostu wyjść. Więc to wszystko się tutaj gdzieś nakładało, a jednak ten człowiek, pomimo właśnie takiego kapitału, dodam jeszcze, że był szalenie inteligentny, że był światowcem, objeżdżał właściwie i zachodnią Europę, później również wschodnią. Spełniał się w roli dyplomatycznej, nie tylko w Czechosłowacji, ale również właśnie będąc wojewodą szczecińskim. On jakby przekonywał Zachód do tego, że ten Szczecin powinien być polski, bo to wcale nie była sprawa oczywista dla naszych zachodnich sąsiadów, nie mówię tutaj oczywiście o Niemcach, tylko o tych krajach anglosaskich, więc no właśnie, no pytanie jest, dlaczego nie widzimy go w sekretariacie KC, nie widzimy go w biurze politycznym, nie widzimy go na zjazdach partyjnych, nie widzimy go również w szkołach komunistycznych, tych z okresu międzywojennego, czyli nie ma go w Leningradzie, nie ma go w Moskwie. No właśnie. Dlaczego? Kogo tam nie ma. Dlaczego właśnie nie znalazł się w tym centrum, tylko był na tych obrzeżach? Dla mnie bardzo istotne są takie cechy osobowościowe tego człowieka. I właściwie kiedy pisałam doktora, to był zatytułowany Biografia polityczna, ale
oprócz tych dat, faktów, które starałam się jakoś, no jakoś poukładać, tak, wydobyć na światło dzienne, co przy osobie właśnie takiej, nie z pierwszego szeregu, nie jest wcale takie proste, to wydawało mi się, że na nim ciążyła taka, może nie klątwa, ale takim determinantem jego losów był jego charakter. Było to, że był wybuchowy, że był niezdyscyplinowany, że wymykał się z takiego szablonu partyjnego działacza, który jest szary, skromny, gdzieś tam schowany, szalenie dyspozycyjny. I tutaj Borkowicz, właściwie do II wojny światowej Berkowicz, spełniał to wszystko, ale przy tym, tak jak powiedziałam, był niezdyscyplinowany, miał takie uniesienia romantyczne, miał skłonność do brawurowych akcji, na które partia nie wydawała pozwolenia. Więc no gdzieś ta jego rogata dusza, która zresztą była przez wielu dostrzegana, no nie pozwoliła mu na takie sformatowanie i samego siebie sformatowanie, i też sformatowanie go przez organizację, w której tkwił i w którą absolutnie aprobował, żeby było jasne. I w ogóle zacznijmy od tego, jak został komunistą, bo bardzo chciał zostać komunistą, ale jak miłośnik Józefa Piłsudskiego, prawda, zostaje komunistą, bo to jest przeciekawa historia. W ogóle też ujmujące jest i fascynujące jest to rozpiętość jego życia, 1912-1989, w jakich on okresach historycznych żył, prawda, i ten właśnie wielokulturowy, przedwojenny Lwów, i gdyby pani przybliżyła właśnie te jego korzenie, jego drogę do zostania komunistą, bo ona jest przeciekawa. No tak, no to on się tutaj trochę chyba jednak, no może nawet nie trochę, ale bardzo się jakoś tam komponuje w te historie, które w ogóle doświadczyło to pokolenie żydowskich komunistów opisanych przez Jeffa Szaca, tak? Czyli to są ci ludzie, którzy się rodzą pomiędzy 1910 1920 rokiem. To nie jest już to pokolenie Wery Kostrzewy, tak? To nie jest pokolenie Warskiego. To jest jakby inna, kolejna grupa, która wchodzi w ruch komunistyczny w momencie, kiedy istnieje państwo polskie, to odbudowane, stworzone, jakby właściwie od nowa, od początku państwo polskie, które, no właśnie, które nie wszystkich cieszy, które nie dla wszystkich jest otwarte, no i które rozczarowuje również pewne określone grupy. A to są takie grupy, które mają jakąś wrażliwość społeczną, które z racji pochodzenia, w tym wypadku narodowościowego, nie do końca czują się pełnoprawnymi obywatelami. A że Lwów, no to mamy i Ukraińców, i Żydów właśnie, i Polaków, którzy właściwie no, mają ten status panów w jakimś stopniu. Oni decydują o możliwości zatrudniania ludzi na uczelniach, tak, w instytucjach publicznych. To są miejsca zamknięte dla tych innych grup narodowościowych. Tam są wieczne tarcia, tam są też oczywiście sytuacje no, takie prawie pogromowe, tak? Już abstrahując od roku 18, gdzie to się dokonało, to jednak ten Lwów jest wiecznie niespokojny. I ten młody Berkowicz, ten młody Lusiek, wychowany, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, no w tych takich, powiedziałabym, bardzo propaństwowych klimatach, chodzi zresztą do gimnazjów państwowych z polskim językiem nauczania, i jemu to zaczyna wszystko zgrzytać, że coś jest nie tak, dlaczego ten biedny Lwów żydowski jest wiecznie gdzieś tam napadany, dlaczego tam są jakieś tumulty, dlaczego ci ludzie mają gorszy status obywatelski, a sam moment, no tu warto jeszcze powiedzieć o atmosferze domu rodzinnego, która też jakoś tam jednak sprzyjała, bo mamy tutaj wybitną postać Hermana Libermana, który był mężem siostry, matki młodego Leonarda, no postać niezwykle zasłużona, i legionista, i socjalista, i poseł, i publicysta, dziennikarz i tak dalej, i tak dalej. Więc on też jednak tym swoim autorytetem wpływał na takie prosocjalistyczne poglądy, no ale Leonard poszedł dużo dalej, bo z tych postaw socjalistycznych poszedł
no, jakby włączył się w nurt absolutnie radykalny, najbardziej radykalny z wszystkich, czyli w komunizm. I wydaje się, że właśnie to może być tym kluczem, że mu jakby nie wystarczały takie postawy zachowawcze, taka próba dialogu, która jakby się zastanowić, no, nie prowadziła właściwie donikąd, żadna ze stron tego dialogu nie była usatysfakcjonowana, nie mówiąc już o tym, co dzieje się po zamachu majowym i co się dzieje między innymi też z Libermanem jako więźniem Brześcia. Także idzie Leonard na wiec pierwszomajowy, widzi przemówienia socjalistów i nagle pojawia się facet z płomienną mową, rozkrzyczany, rozemocjonowany i wszyscy są przeciwko temu człowiekowi. Wszyscy są przeciwko temu, co on mówi, a to był komunista. I ta fascynacja i właśnie ten taki radykalizm, skoro wszyscy są przeciwko niemu, to znaczy, że być może on ma rację, że właśnie to jest ta droga. No i to tak brzmi romantycznie, to oczywiście w książce bardzo mocno staram się osadzać w kontekście historycznym, ale tak, takie właśnie uniesienia u 15-latka zupełnie zrozumiałe prowadzą go do wstąpienia na drogę niezwykle trudną, no bo przecież pamiętajmy, że to nie jest partia władzy, tak? Ci ludzie są nielegalnikami, ci ludzie są rozpracowywani i to nie tylko przez polską policję, co jest zupełnie zrozumiałe, ale przede wszystkim przez Komintern, tak? I to doprowadzi do rzeczy strasznych. I zainteresowało mnie bardzo to, że też był, przebywał na terenie Niemiec w momencie, kiedy do władzy dochodził Adolf Hitler, więc pod tym względem tego, czego był świadkiem, jakich wydarzeń historycznych, to jest niezwykłe. Gdyby pani doktor coś powiedziała o tym okresie niemieckim, bo pojechał się tam uczyć, no ale nie uczył się. No uczył się nie tego, co powinien, bo miał się uczyć w technikum lotnictwa. To właśnie jego taki zamożny stryj, który też bardzo ciekawą postacią był w tym domu, sfinansował temu zrewoltowanemu bratankowi właśnie możliwość kontynuowania nauki, bo jeszcze tylko dodam, że on nie mógł się uczyć w Polsce, dlatego że został relegowany z wszystkich szkół właśnie za tą aktywność, więc w pewnym sensie to też można się zastanowić, jeżeli zbyt radykalne są działania instytucji państwowych wobec takich wywrotowców, to w jakim stopniu to państwo samo pcha tych ludzi w objęcia właśnie ideologii, idei tych nieakceptowanych, nie daje im możliwości też jakby powrotu, tak, na tą powiedzmy zdrową tkankę, do tej zdrowej tkanki społecznej. No w każdym razie on tam trafia, żeby się uczyć i zamiast się uczyć, to zaczyna oczywiście robić tą robotę komunistyczną, partyjną, na terenie Niemiec, zresztą zostaje członkiem KPD, Komunistycznej Partii Niemiec. No i co jest pewną ironią losu i co jest oczywiście tragedią niemieckich komunistów, to, że oni pod batutą Stalina uważają, że największym zagrożeniem dla ruchu komunistycznego nie jest nazizm, nie są partie nazistowskie, które wtedy już naprawdę zdobywają ogromne poparcie społeczne, tylko są socjaldemokraci, których określa się mianem socjalfaszystów. I tu jest ten duży problem, że jakby nie dostrzega się Moskwa, a poprzez Komintern, czyli tą międzynarodówkę komunistyczną, wydaje się, że nie dostrzegają tego działacze ze struktur innych państw, że głównym zagrożeniem jest właśnie Adolf Hitler, a nie to ta walka, właściwie nie wiadomo do końca po co prowadzona, z socjalistami czy z socjaldemokratami. No i się pakuje w te kolejne właśnie partyjne awantury, bierze udział w wiecach, agituje, zostaje wyrzucony z tej szkoły, trafia do Berlina, tam poprzez uczestnictwo w nielegalnym zgromadzeniu, w nielegalnym wiecu trafia do berlińskiego Moabitu, który zresztą później bardzo dobrze wspomina, bo to było jedno z tych więzień, gdzie jeszcze wtedy w Republice Weimarskiej no, więźniów politycznych traktuje się naprawdę z dużą atencją, bym powiedziała, więc dostęp do literatury, do różnych usług, które sobie taki więzień polityczny życzy, to się wszystko wówczas dzieje. No ale jest ostatecznie wyrzucony z tych Niemiec, zostaje wilczy bilet, nie może tam już jeździć,
i trafia z powrotem do Polski. I proszę powiedzieć o tym okresie właśnie, kiedy z powrotem trafia do Polski, to gdyby go pani spróbowała umieścić na pewnej mapie, nie wiem, towarzyskiej, z kim on współpracuje, no bo powiedziała pani doktor właśnie, że był na peryferiach, a miał wszystko, wszystkie znajomości, które pozwoliłyby się znaleźć w centrum później ruchu komunistycznego. Na pewno te najważniejsze znajomości, one nie wynikają z tego, że on był tym średniej rangi aktywistą, średniej rangi działaczem w okręgu lwowskim, chociaż tam rzeczywiście w którymś momencie został szefem tak zwanej techniki, czyli odpowiadał za dystrybucję i w pewnym sensie za produkcję bibuły, czyli nielegalnej prasy, ulotek, różnych broszur, ale przede wszystkim na jego historii zaważyły znajomości zaciągnięte właśnie w więzieniach. I tak jak był w krakowskim Bastionie, tam spotkał Edwarda Ochaba, który był wówczas szefem komuny więziennej. No więc ta znajomość, ona będzie miała swoje ogromne znaczenie później. Z kolei w Berezie Kartuskiej wiąże się z Witoldem Kolskim, pozna Jakuba Prawina, i szereg innych towarzyszy, no to jest szalenie ważna później sytuacja w okresie właśnie drugowojennym. Mamy tam Tadeusza Daniszewskiego, tak, to są ludzie, którzy później będą go próbowali wyciągać z tego stroju batalionu, którzy będą o nim pisali różne charakterystyki, ale jest też ciemna strona tej sytuacji, a mianowicie lwowskie i drohobyckie brygidki, do których trafia po wielkiej komunistycznej wsypie, do której sam doprowadził. I wówczas na ławie oskarżonych zasiada między innymi z Julią Brystygierową, która jest doktorem, filozofką, która jest redaktorką naczelną Przeglądu Komunistycznego i w pewnym sensie poprzez taką niefrasobliwość Leonarda Borkowicza, przy którym znajduje się adresy, tak zwane przyjazdówki i po prostu dokonuje się klasyczna wsypa, tak, tam ileś osób przez niego trafia właśnie na ławę oskarżonych, no to ta Julia Brystygierowa, ona mu tego nie wybaczyła. I to też będzie miało swoje konsekwencje i w trakcie II wojny światowej, gdzie ona również będzie pisała charakterystykę do Kominternu, ale przede wszystkim w latach powojennych, kiedy Borkowicz znajdzie się na celowniku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i bardzo dokładnie będzie rewidowany jego dotychczasowy życiorys. I Julia Brystygierowa będzie miała tam swoje znaczenie w tym wszystkim. Więc no, ten krąg znajomych naprawdę się mocno poszerza, aczkolwiek wydaje mi się, że najważniejsze takie znajomości, to nie powiedziałam o Józefie Szpefcie, tak, czyli Józefie Olszewskim, to też będzie ta osoba, Walenty Titkow, który się nim opiekował po tym, jak wyszedł z Berezy w 1938 roku i trafił pod opiekę tej międzynarodówki, tej organizacji pomocy rewolucjonistów, w której działał młody Titkow. No to są fascynacje tym człowiekiem, to są przyjaźnie, które będą trwały właściwie do końca życia tych ludzi. Ale taką drugą grupą formacyjną, niezwykle ważną, to będzie grupa z dywizji kościuszkowskiej. Tam między innymi Roman Zambrowski, tak? To też będą takie przyjaźnie, które będą długo się jakby ciągnęły. Tam będzie Jerzy Putrament, z którym naprawdę wiele będzie wiązało Borkowicza. I dlatego też później bardzo boleśnie Borkowicz przeżyje moment, kiedy Putrament się od niego odsunie, kiedy z nim zerwie tę przyjaźń. Więc no to taki wydaje mi się ciekawy obraz tego środowiska właśnie nie jakby z lotu ptaka, tak? Nie nakreślony ze względu na te funkcje, podejmowane ważne decyzje polityczne, skutkujące określonymi konsekwencjami, tylko właśnie od dołu. Jak oni się między sobą zachowywali, dlaczego Lusiek był po inteligencku niezrównoważony, dlaczego według nich miał jakąś taką skłonność do brawury, no to są takie rzeczy, które dla mnie były istotne. Gdyby pani doktor powiedziała kilka zdań właśnie o okresie II wojny światowej, jaki to był dla niego czas?
Jaki to był czas? Ja myślę, że to był taki czas jak dla wszystkich innych, czyli bardzo dramatyczny i bardzo zmienny. No bo jeżeli spojrzymy na ten 39 rok i napaść Związku Sowieckiego na Polskę, no to przecież dla polskich komunistów to był szok. Oni po pierwsze byli absolutnie rozbici, bo Komunistyczna Partia Polski została zdelegalizowana, wierchuszka działaczy została wymordowana przez... czy wskutek decyzji podjętej przez Józefa Stalina. Oni są bezprizorni, oni są tacy właściwie pozbawieni przywództwa, pozbawieni organizacji, pozbawieni zaufania wielkiego brata, a że mają fiksację na tym punkcie, tak? Mają, absolutnie. Oni nie potrafią się nagle przekonwertować na jakiś inny ideał, na jakąś inną organizację, no to oni ciągle patrzą na ten wschód. A ten wschód wcale nie jest dla nich przyjazny. Oczywiście pozwala jakoś tam funkcjonować, ale to są ludzie, którzy są przeżarci podejrzliwością, którzy piszą na siebie donosy, którzy popełniają podłe czyny. Ten wielki strach opisany, to jest wszystko na kanwie rzeczywistych relacji. To, o czym mówił Aleksander Watt w rozmowach z Czesławem Miłoszem. To się tam rzeczywiście wszystko dzieje. I w tym tkwi też nasz, znaczy, no mój bohater, tak? Oczywiście nie jako literat, nie jako osoba pełniąca jakieś nie wiadomo jak ważne funkcje, ale też zabiegający o to zaufanie w UKPP. I trafia do tego strojbatalionu jako ta jednostka taka, no właśnie, taka podejrzana. Nie bardzo wiadomo, co z takimi ludźmi zrobić. To są tyły frontowe, to są jednostki pomocnicze Armii Czerwonej i on tam jest kilka miesięcy i strasznie mu to uwiera, że w ten sposób jest traktowany, więc pisze dramatyczne listy do Kominternu, że prosi o przywrócenie, że on jest, prawda, lojalny, tu się pojawiają te charakterystyki, no ale że nie dostaje odpowiedzi, to znowu ta jego brawura i właściwie taka, no nie wiem, skłonność wręcz do jakichś zupełnie szalonych czynów, no bo on ucieka z tego stroju batalionu. Blisko 1000 kilometrów w Związku Sowieckim przemierza bez żadnych dokumentów, gdzie każdy jeden patrol, jakikolwiek, mógłby go rozstrzelać, tam nie byłoby żadnego sądu, on by był natychmiast uznany za szpiona i w ogóle byłby poza dyskusją. Ale trafia do Wandy Wasilewskiej, która też jest jego znajomą ze Lwowa, i dzięki jej wstawiennictwu zostaje przywrócony do tej braci żołnierskiej, zostaje właśnie czerwonoarmistą. Z Czerwonej Armii, gdzie zostaje awansowany do rangi kapitana w maju 1943 roku, czyli w momencie, kiedy pada decyzja o utworzeniu pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, zostaje tam wysłany, z czego chyba się osobiście bardzo zresztą cieszy. I tam jest zastępcą dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych. Czyli jest politrukiem, przygotowuje tych żołnierzy nie tylko do walki takiej rzeczywistej, ale wpaja im nowe myślenie o rzeczywistości powojennej, przekonanie, że tylko z tym systemem, że tylko dzięki Związkowi Radzieckiemu może się to dokonać, to wyzwolenie ojczyzny spod okupacji niemieckiej, więc modeluje głowy, tak, zostaje architektem dusz, ale że jest równocześnie sprawnym oficerem, takim prawdziwie frontowym, to po bitwie pod Lenino zostaje awansowany na stanowisko dowódcy pułku, już nie do spraw polityczno-wychowawczych, tylko takim rzeczywistym dowódcą, no i on jakoś zbiera tą strasznie poranioną grupę, no bo bitwa pod Lenino nie bez powodu nazywana jest krwawym chrztem polskich żołnierzy na wschodzie. Rozpoznanie bojem i w ogóle wysyłanie tych młodych chłopaków bez właściwie żadnego przeszkolenia, no to była po prostu krwawa łaźnia. W tej łaźni zresztą ginie też brat Borkowicza, Zbigniew, młodszy brat, więc tam są też takie dramaty osobiste w tym czasie. I przejdźmy może do okresu powojennego, bo to mnie bardzo ciekawi, jak pani widzi, pani doktor, jego rolę no właśnie w budowie, utrwalaniu systemu komunistycznego w Polsce, bo chyba nie jest taka jednoznaczna. Znaczy on na pewno buduje ten system, to jest poza dyskusją, tyle że stroni raczej od metod stosowanych przez aparat bezpieczeństwa, chociaż przez chwilę jest
bez wątpienia ważnym, jakby ważnym działaczem tego aparatu. Mówię tutaj o tym epizodzie Milicji Obywatelskiej, to trwa kilka miesięcy, dosłownie trzy, czy tam cztery, wchodzi natychmiast w konflikt z Jóźwiakiem, ze swoim przełożonym. Nie bardzo się potrafi tam znowu właśnie dostosować do tego, co tam zastaje. Nie pasuje mu jakby ta rola i dlatego ucieka dalej, właśnie jakby kontynuuje tą odyseję wojskową, wojenną i idzie za frontem w stronę Odry i w stronę Berlina. Więc te metody mu nie do końca odpowiadają, ale też nie można powiedzieć, żeby on ich nie znał, bo to jakby trudno sobie wyobrazić, że będąc zastępcą komendanta głównego milicji, on nie widział, co się dzieje. Ja też tego jednoznacznie nie przesądzam. Czy decyzja o odejściu z milicji była jego osobistą decyzją, czy on został po prostu jakby poproszony o to, żeby stamtąd odejść. To no nie wszystko da się zawsze wyjaśnić. On przede wszystkim jest bardzo dobrym propagandystą, ja tu kilka razy już użyłam tego słowa, jest świetnym mówcą, jest bardzo komunikatywny, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są te dekory. To przywiązanie do polskości, to manifestowanie polskości. Oczywiście tak, no orzeł piastowski, pozbawiony korony, ale jednak orzeł. Mamy polski hymn, mamy polską flagę, mamy pieśni legionowe, które są w dalszym ciągu śpiewane, mamy nowe, które gdzieś tam wpadają w ucho żołnierza. On się bardzo nosi po wojskowemu, ma rogatywkę uszytą przez krawca białostockiego, ma sumiaste wąsy, dla niektórych wizerunek polskiego szlachcica, jak to Dąbrowska go opisała chociażby w swoich dziennikach, że taki wojewoda Borkowic właśnie, nawiązując do Wielkopolanina. Dla innych są to wąsy Józefa Stalina. Jest zaśpiew lwowskich w jego mowie, jest szalenie czytany, bez wątpienia związany mocno z kulturą polską, bo na pewno nie z żydowską, on z żydostwem właściwie zerwał, stając się radykalnym komunistą. Więc on ma różne atrybuty, które wykorzystuje na rzecz budowy systemu komunistycznego. Jest sprawnym politykiem również na niwie tej regionalnej. Wie jak wabić, wie jak zachęcać, podkupywać, ale wie też jak zastraszać. Administracyjnie, czyli można kogoś zwolnić, można kogoś przenieść na inne stanowisko, ale on to też robi. I w tych grach politycznych się odnajduje. Tyle, że właśnie traci poczucie, kto tu jest ważny, kto tu jest najważniejszy. Że nie Borkowicz jest najważniejszy. I jego wizja budowania polskości na Pomorzu Zachodnim, bo bez wątpienia to robi. Ważna jest partia, ważna jest centrala i ważna jest Moskwa. I to mu się gdzieś tutaj urywa, poprzez tą peryferyjność właśnie, poprzez to oderwanie od centrali i poprzez to, że pozwolono mu w pewnym sensie być takim sowizdrzałem gdzieś tam sobie orbitującym na granicach. To do pewnego momentu było wręcz pożądane. On nie miał problemu z podejmowaniem decyzji, on się nie chował za jakimiś dyrektywami partyjno-rządowymi. Po prostu jak była sprawa, to trzeba ją było załatwić. A ta sprawa często powodowała konflikt na przykład z komendantami wojennymi radzieckimi. Albo ta sprawa wymagała nagłego wyjazdu do Berlina i nie można było czekać na telefon z Warszawy, czy on może jechać, czy on nie może jechać. I tak jak powiedziałam, do pewnego momentu to było ok, ale już później nie. Już później było to kostnienie tego systemu i tacy jak on, no nie wyłapujący w odpowiednim momencie właśnie, że ta nuta się zmieniła, no musieli za to zapłacić. I on za to zapłacił. Także ja bym to rozpatrywała właśnie w ten sposób. Na pewno budową. Bez wątpienia. On był bardzo lojalny. On zresztą wierzył w to, że Polska może być z pewnością inna od tego modelu drugiej RP. I on z pewnością za tamtą Polską nie tęsknił. Wiedział, że zdecydowana większość polskiego społeczeństwa przywiązana jest jednak do tamtego modelu, ale można to zmienić. Można poprzez głębokie reformy
doprowadzi do sytuacji, że pewne sprawy się zmienią, że pewne nastroje będą się toczyły, czy będą jakby nie tak radykalnie antysowieckie, jak to Alfred Lampe pisał, że ten gen antysowiecki w Polakach jest niezwykle silny. No tyle, że chyba nie zdawał sobie sprawy do końca z tego, że tam nie ma czasu, tak? Na to, żeby polskie społeczeństwo do czegoś dojrzało. Tam ma być szybko, krótko i treściwie. I po to są NKWD-ści, po to są jednostki najpierw Armii Czerwonej, później Armii Radzieckiej rozlokowane na ziemiach polskich, po to są Sowietnicy i po to jest ta czapa i ten nadzór nad polskimi komunistami, którzy no, na pewno nie byli suwerenni w podejmowaniu swoich decyzji. I zapytam, zanim o tym, jaką cenę zapłacił i jak to było, że odszedł w pewnym momencie od komunizmu, jeśli tak możemy powiedzieć, to zapytam o tą żydowskość, bo ta jego tożsamość właśnie to z jednej strony komunizm, a z drugiej pisze pani doktor o tym, że znajduje w jego materiałach My Żydzi Polscy, poemat Juliana Tuwima. Tak. Więc jak to było z tą jego żydowską tożsamością? Ostatnio była taka bardzo interesująca konferencja w Warszawie na temat stosunków polsko-żydowskich organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i profesor Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego powiedział bardzo fajną rzecz, taką wydaje mi się podstawową, a z drugiej strony chyba taką, o której jakoś tak nie myśleliśmy, że ci żydowscy komuniści, oni byli bardzo świadomi tego, że oni się mogą chować za zmienionymi nazwiskami. Oni się mogą, no tak jak Berkowicz stał się Borkowiczem, no niby jedna literka, ale jednak prawda brzmi inaczej. Tak. Że mogą zmieniać swoje imiona, a i tak zawsze będą rozpoznani, że są Żydami. Że jakby ta świadomość, kto jest Żydem, kto nie jest Żydem, bez względu na to, jaką oni podejmą decyzję, że oni się odrywają od tego pnia, tej tradycji żydowskiej, od tego sztetla, jeśli takie doświadczenia w ogóle były w ich domach, tak? I oni to z siebie wyrywają. To i tak nie ma znaczenia, bo ta żydowskość jest im w pewnym sensie narzucona. I Borkowicz się z tym pogodził. To znaczy jakby w książce przytaczam takie różne momenty, kiedy czasami bardzo anegdotyczne, ale też niezwykle symptomatyczne, kiedy on komentuje to, że mówi się o nim, a pan to jest jednak takim prawdziwym polskim patriotą. Czyli że Żyd może być polskim patriotą. I tak go Bernik na przykład określił, na zasadzie o nie, są i tacy. I taki jak on, to jednak jest kompan, to jest towarzysz. I ta Dąbrowska, która pisze o nim z zadziwieniem, zaskoczeniem, ale Żyd. I Maria Boniecka, która trafiła do Szczecina, pisarka, pedagożka, też fajnie, konkretny facet, podejmuje decyzję, nie pozwala tam różnym bandytom, złodziejom na dokonywanie jakichś przestępstw, ale Żyd. Wszyscy wiedzieli, że on był Żydem, więc on też tego nie ukrywał. Kiedy ostatnio miałam promocję w Książnicy Pomorskiej, to jedną z osób, która zabrała głos, była pani Róża Król ze szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów i ona mówi, że właśnie w tym środowisku zapamiętano, że Borkowicz nie ukrywał, że on jest Żydem. Zresztą mi się wydaje, że on nie miał jakby możliwości. Dlatego to jest bardzo przejmujący dowód na to, że on gdzieś w głębi serca zachował pewną więź, może nie tyle z tradycją, co z losem polskich Żydów. Bo poemat Tuwima jest poruszający niezwykle, prawda? A Tuwim przecież go pisze na emigrację. Tuwim go pisze przecież nie w getcie, gdzie ginie jego matka. A Borkowicz też jest w pewnym sensie na emigracji, a na ziemiach okupowanych przez Niemców, gdzie trwa ludobójstwo, gdzie jest straszna atmosfera, gdzie dochodzi do rzezi po prostu ludności o niewyobrażalnych rozmiarach. Jest jego matka, jest jego córka, jest jego siostra i one się ukrywają.
I one się ukrywają i im się udaje przeżyć, tak? Zresztą jego siostra jakby no będzie ten Holokaust, tą zagładę nosiła w sobie absolutnie do końca życia, nie poukłada sobie tego życia, nie będzie w stanie zaufać na tyle swojemu otoczeniu, żeby się czuć w Polsce do końca bezpiecznie. To są tego typu rzeczy i to jest tak, jakbyśmy zabronili komuś podjęcie takiej suwerennej decyzji, takiej możliwości samostanowienia o sobie, kim ja chcę, jak ja się definiuję. I on był świadom tego, że nosi podwójne piętno na sobie, no bo jest Żydem i jest komunistą. A to były w pewnym momencie zbrodnie niewybaczalne, tak? Z drugiej strony, czy on jest takim człowiekiem, który do tego żydostwa się jakoś ustawia w sposób nie z jakąś taką atencją? Też nie. On uważa, no to takie bardzo kosmopolityczne, no takie powiedziałabym, że i Niemcy zasługują, no przecież wysiedlał tych Niemców stąd, ale nakazywał, starał się, żeby to się odbywało w humanitarnych warunkach. Uważał, że jeżeli Polak bije Niemca w 1946 roku na dworcu w czasie wysiedlania, to jest to zły Polak, tak? To jeżeli on bije Niemca, on to będzie równie dobrze bił Polaka, będzie bił Ukraińca, będzie bił, no po prostu będzie bił innych ludzi, będzie bił człowieka. Więc ja nie wiem, czy ja odpowiedziałam na to pytanie. Wydaje mi się, że warto, jeżeli ktoś oczywiście będzie, znajdzie tę chwilę i będzie chciał się zanurzyć w tą opowieść, to ta żydowskość, ona właściwie jest prowadzona od samego początku. Tylko ona nie jest pierwszoplanowa, ale mam nadzieję, że też nie znika z mojej perspektywy i jest. Zresztą jemu przypomina, no bo bardzo brutalnie o pochodzeniu tutaj o 1968 roku, ale to jest też na przykład w CUK-u, w Centralnym Urzędzie Kinematografii, taki wstrętny donos, że on jest czerwonym burżujem z tego plemienia, co to nie sieje, nie orze, tak? No przecież to, przepraszam bardzo, jest taka antysemicka klisza, jakich mało. A to jest 56 rok. Mhm. I powiedzmy sobie teraz właśnie o tych słowach, które napisał. Żeby nie było nieporozumień, rozpad komunizmu jest światłym momentem ostatnich lat mojego życia. W jaki sposób do tego doszedł? Czy właśnie te wydarzenia 56 roku, czy marzec 68, czy jeszcze coś innego go skłoniło do tego, żeby no na koniec napisać, że no cieszy się z rozpadu komunizmu? Tak, to jest taka rzeczywiście wolta niezwykła w tym środowisku, bo jednak ci KPP-owcy, pomimo tego, że na przykład było to dość powszechne, że wspierali młodych zbuntowanych w latach 80., na przełomie lat 70., lat 80., gdzieś tam im imponowało to, ta skłonność znowu właśnie do jakichś takich porywów i konspiracyjna działalność. Borkowicz zresztą też był taką osobą, która wspierała ten drugoobiegowy, nielegalny właśnie tą produkcję bibuły, tak? No, taka klamra znowu się tutaj pojawiła. Ale on poszedł dalej. On powiedział o sobie Alicji Maciejowskiej, wybitnej takiej dziennikarce, reportażystce szczecińskiej, warszawskiej, że on nie tylko nie jest komunistą, on jest antykomunistą, a nawet jest liberałem. No to przepraszam, to już było mocne. I to było nieakceptowalne też przez jego środowisko, przez jego przyjaciół, tych wszystkich właśnie starszych panów, starszych pań, którzy no, z tym ruchem komunistycznym rzeczywiście od lat 20., od lat 30. byli związani. Więc on był w pewnym sensie wykluczony ponownie z tej swojej wspólnoty komunistycznej, z tej, na którą był jakoś tam skazany. Ale od kiedy? Wydaje się, że to była ewolucja, że to był taki długi proces i na pewno nie do końca miarodajne są te jego zapiski, które sporządzał w latach 80., no bo on oczywiście jest taki prezentyzm sobie gdzieś tam włączył, prawda, że wydaje mu się, że pierwsze takie wahania, takie myślenie o tym, że coś jest jednak z tą partią nie w porządku, że to gdzieś idzie w złą stronę, no to on już to gdzieś tam widział u siebie w latach 30., później na pewno w czasie II wojny światowej,
to było na pewno jakoś tam formacyjnie było odczuwalne, ale takie zerwanie, chociaż jeszcze nie z partią, bo legitymacją rzucił dopiero w momencie wprowadzenia stanu wojennego. To są z pewnością lata 70. I to jest jeszcze takie ciągłe kombinowanie. No może dobrze, no nie komunizm, ale może właśnie socjalizm. Ten szwedzki, prawda, ten taki demokratyczny socjalizm. I gdzieś w tamtą stronę. I ciągłe takie mielenie tego tematu, ciągłe zastanawianie się, jak można by było ten system zmienić. Ale później, kiedy przychodzi decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego, to już nie ma zmiłu, to już nie ma jakby dzielenia włosu na czworo. Komunizm jest zły, jest to system zbrodniczy, nie ma sensu w ogóle się zastanawiać nad jego zmianą od środka, on po prostu powinien zostać obalony. I to jest jego postawa, która mu towarzyszy przez całe lata 80., na którą z całą pewnością wpływa fakt, że jest samotny, jego rodzina jest w Kanadzie, jego najbliżsi. Zresztą ta rodzina w ogóle ma strasznie dramatyczne losy, na które wpływa właśnie jego zaangażowanie w działalność komunistyczną. Więc on to żniwo zbiera również jakby w tym obszarze, na tej płaszczyźnie. I pogłębiająca się depresja i leki, których zażywa ogromne ilości, i strach przed takim zniedołężnieniem, czyli bardzo ludzkie rzeczy, o których często zapominamy, kiedy kreślimy postać złą, dobrą, nie wiem, ale wydaje mi się, że to ma swoje znaczenie, w jakiej kondycji psychofizycznej się znajdują ci ludzie, podejmując pewne decyzje, czy są otoczeni miłością, czy są samotni. No właśnie, to wszystko ma znaczenie. Zapytam, jeśli mogę, panią doktor, bo opowiada pani w sposób fascynujący i absolutnie ujmujący o tak niejednoznacznej, ciekawej postaci. O pani doktor stosunek do Borkowicza. Bo trudno nie mieć takiego wrażenia, że trochę pani polubiła bohatera swojej książki. Jeśli mogę zadać takie pytanie właśnie, no, o pani relacje z bohaterem książki. Ja się z nim trochę ścierałam, ja się z nim trochę tak mocowałam. Były momenty, że strasznie gdzieś mnie denerwował. No, tam są podłe sytuacje, tak? To zerwanie z żoną, porzucenie dziecka. Nie będziemy tego zdradzać, ale może właśnie czytelnicy gdzieś też to właśnie dostrzegą. Książka jest raczej chłodna. Tak się staram ją napisać. Może aż za bardzo w pewnych miejscach. Natomiast jako chyba przede wszystkim chciałam zrozumieć. Ja chciałam zrozumieć historię tego człowieka, żeby zrozumieć w ogóle PRL, żeby zrozumieć tamten system. No bo właśnie mogłam się przyjrzeć tej historii nie tylko poprzez przełomy, poprzez takie wydarzenia, prawda, że się kogoś wprowadza na stanowisko, że się kogoś obala, tylko jak ten system toksyczny straszliwie, zatruwał życie właściwie od dołu, tak? Od takich fundamentów, jakie wywoływał w nas, czyli w polskim społeczeństwie, demony, nie wiem, jakieś takie niegodziwości, wręcz zezwalał na to, wręcz to podsycał. I to są takie rzeczy, które można tutaj wychwycić. Ja go jakoś polubiłam, tak, jakoś polubiłam, dlatego chyba przede wszystkim go polubiłam, że on się zmagał właśnie z tym. Że pomimo tego, że potrafił się dostosować, że potrafił w pewnych momentach odcinać kupony, jak to się dzisiaj mówi, od tego właśnie, z czym się związał, i z tego nielegalnika stał się naprawdę postacią taką, no, establishmentu, przynajmniej regionalnego. Mieszkał w willach, był wożony przez szoferów, prawda? Matka miała dostęp do lecznicy rządowej, były jakieś wille nad morzem, ale z tego wszystkiego zostało małe, skromne mieszkanko na ulicy Angorskiej ze ślepą kuchnią. Żadnego majątku nie zgromadził w związku z tym, że rzekomo był tym czerwonym burżujem. Więc pewna taka skromność życiowa. I to, że on się ciągle boksował z tym, że on jakby nie był oportunistą właśnie,
chociaż w pewnych sytuacjach, tak jak powiedziałam, dostosowywał się, ale dla niego to było wieczna taka walka, wieczny taki bój, chyba o samego siebie tak naprawdę. I on był człowiekiem straconej szansy. To, co powiedział nieżyjący już niestety profesor Jerzy Wojciech Borejsza. Człowiek straconej szansy. Mógł z tym kapitałem osiągać no niezwykłe szczyty kariery. A właśnie potoczyło się to zupełnie inaczej. Potoczyło się to bardzo po ludzku. I on jest taki ludzki, chyba. Tak mi się wydaje. Stąd jakaś moja tutaj forma związku z nim, po prostu związku. Bardzo pani doktor dziękuję za fascynującą rozmowę. Państwa i moim gościem była doktor Katarzyna Rębacka, Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, książka Komunista na peryferiach władzy, historia Leonarda Borkowicza 1912-1989, którą polecamy państwa czytelniczej uwadze. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję, pani doktor. Ja również bardzo dziękuję i życzę państwu miłej lektury i bardzo przyjemnego wieczoru. Dziękuję. Dziękujemy. Drodzy Państwo, ta rozmowa też będzie dostępna jako podcast za kilka dni. Ja myślę, że warto do niej wracać i warto zaglądać na drugi plan historii, gdzie są takie właśnie postacie, które często gdzieś tam się wymykają naszej wyobraźni, naszej uwadze, a są fascynujące, niejednoznaczne i frapujące. W drugiej części programu zapraszam na spotkanie z profesorem Grzegorzem Motyką, który będzie mówił o wydarzeniach, które miały miejsce na Wołyniu, a tymczasem chwila przerwy, drodzy Państwo, i zapraszam na drugą część programu. Do zobaczenia po przerwie. Czarna droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż, tuż, a nadzieja tuż. Siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. Za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych bzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli, la 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 li. Co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Za co pić, ale pod poduszką twoją
cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych bzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Reset Obywatelski. Dzień dobry, w drugiej części programu Dawno, dawno, czemu Estera Fliger. Drodzy Państwo, ja nie powiedziałam jednej bardzo ważnej rzeczy w pierwszej części programu, kiedy oglądaliśmy wcześniej nagraną rozmowę z dr Katarzyną Rębacką z Szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wymieniłam liczne nagrody, które otrzymała jej książka. Nie wymieniłam tej chyba najważniejszej, a mianowicie nagrody tygodnika Polityka za debiut, więc tym bardziej odsyłam do książki o Borkowiczu, a tych Państwa, którzy dołączyli w drugiej części Dawno, dawno czemu, zachęcam do odsłuchania rozmowy z autorką. Ona będzie dostępna za kilka dni jako podcast, także bardzo, bardzo Państwu polecam. A teraz w drugiej części programu spotkamy się z profesorem Grzegorzem Motyką, historykiem i politologiem, dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i porozmawiamy, drodzy Państwo, o Wołyniu. Pan profesor jest już z nami, tę rozmowę również nagrywamy wcześniej, więc dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I zacznę od takiego pytania o to, co wywołuje spór, czyli o co wciąż wokół Wołynia spierają się historycy, co jest niejasne, co jest źródłem konfliktu zarówno w polskiej historiografii, jak i między historykami polskimi i ukraińskimi. W polskiej historiografii mam wrażenie, ten spór w gruncie rzeczy powoli zamiera. Pewne podstawowe fakty polscy historycy są zgodni, że zostały już ustalone, to znaczy, że doszło w latach 43-45 do antypolskiej, zorganizowanej ludobójczej czystki etnicznej dokonanej przez OUN i UPA. Polscy historycy też się zgadzają, że celem listów było na Wołyniu wręcz wymordowanie całej polskiej ludności z Galicji Wschodniej, wypędzenie jej pod groźbą śmierci. Nie budzi jakichś większych emocji po polskiej stronie wśród polskich naukowców, podkreślam, bo oczywiście są niektórzy publicyści, którzy negują same uznanie, kwalifikację prawną ludobójstwa, natomiast wśród polskich historyków, wbrew pozorom, to nie ma jakiegoś sporu. Ja osobiście miałbym kłopot ze wskazaniem kogoś, kto przynajmniej publicznie, przynajmniej w sposób taki otwarty w artykule naukowym by podważał tego typu definicje. Natomiast pozostaje spór na takim poziomie, bym powiedział, społeczno-politycznym, to znaczy czy mówić o tych wydarzeniach, czy nie mówić, w jaki sposób mówić. Środowiska kresowo-narodowe też bardzo chętnie rozciągają opisy tych narrację budowaną wokół zbrodni wołyńsko-galicyjskich w taki sposób, aby ona uniemożliwiała współczesne rozmowy z Ukraińcami na ten temat. Toczą się dyskusje, czy prowadzić ze stroną ukraińską dialog, czy nie. O tym zresztą za chwilę powiem, bo tu warto się dłużej skupić na tym punkcie, bo wszystkie modele właściwie w ostatnich latach przepracowano i warto sobie uświadomić, że ten model nieprowadzenia rozmowy ze stroną ukraińską właśnie w moim przekonaniu kończy się w kwestii ukraińskich, to oczywiście spór się utrzymuje, tyle tylko, że
w moim przekonaniu on ma mniej naukowy charakter, co bardziej właśnie taki społeczno-polityczny, to znaczy po stronie ukraińskiej neguje się definicję ludobójstwa jako odpowiednią do tych wydarzeń. W gruncie rzeczy podważa się sam zorganizowany charakter antypolskiej akcji, próbuje się tak przedstawić te wydarzenia, żeby wynikało z nich, że to nie Roman Szuchewicz podejmował decyzję i czy dowódcy na dole. Wreszcie bardzo ostry spór, może największy, toczy się wokół tego, czy można stawiać znak równości pomiędzy polskimi działaniami odwetowymi, akcjami, polskiej akcji za antypolską akcją OUNIUPA. I po stronie ukraińskiej taki znak równości bardzo chętnie, dość powszechnie się stawia. Natomiast po polskiej stronie znowu polscy badacze są dosyć zgodni, że choć oczywiście usprawiedliwiać polskich pacyfikacji, które miały charakter zbrodni wojennych, to jednocześnie wskazują, że jest no, zasadnicza różnica pomiędzy zorganizowaną operacją, która jest, w której na najwyższym szczeblu podejmuje się decyzję o anihilacji całej polskiej społeczności, wszystkich Polaków, mieszkańców Wołynia, Galicji, dzisiejszej Polski także, a decyzjami lokalnych komendantów, którzy mówią, że w odwecie za działania UPA no, mierzymy zemstę tej czy innej ukraińskiej wsi i nie będziemy patrzyli na to, czy ktoś ginęli wszyscy. Ponieważ no, w tym wypadku mówimy o sytuacjach, gdzie tak jak w Sachryniu na przykład, no, z całą pewnością w żaden sposób no, nie daje. Jasne jest, że dyskusje wokół interpretacji tych wydarzeń no, budzą wiele emocji, też takich zarzutów. Halo? Już. Zatrzymajmy się dłużej przy tym sporze współczesnym na linii Polska-Ukraina, bo powiedział pan profesor o tym, że istniały różne modele. No właśnie, więc czy pan profesor uważa, że kiedyś spór o Wołyń między Polakami i Ukraińcami wygaśnie, czy raczej nie jest pan profesor optymistą? Patrząc na podwagę, znaczy biorąc pod uwagę wydarzenia też ostatnich lat i kierunek polityki. Jestem przekonany, że ten mogłaby, znaczy pewne różnice stanowisk oczywiście w sposób zawsze będą się utrzymywały. To jest normalne, że naukowcy patrzą różnie na te same. Natomiast powtórzę, charakter polsko-ukraiński ma w dużej mierze podłoże polityczne takiego sporu, bym powiedział, międzypaństwowego. Jeśli można się zastanawiać, czy może dojść do takiego porozumienia na najwyższym szczeblu, a moim zdaniem można to sobie przynajmniej teoretycznie oczywiście wyobrazić i doprowadzić do tego praktycznie, no to na pewno warto próbować. Natomiast to, co budzi moje zaniepokojenie, ale też chyba tak w gruncie rzeczy taką smutną refleksję w tej chwili, to, że od kilku lat właściwie nic się nie próbuje. To znaczy, jeśli wcześniej szeroko rozumianych polskich władz i tych państwowych, MSZ-owskich, Ministerstwa Nauki i Instytutu Narodowego, jednak było nastawienie na rozmowę ze stroną ukraińską, przekonaniu głębokiemu co do swoich racji towarzyszyła jednocześnie otwarcie na rozmowę z drugą stroną, to od kilku lat po prostu tej po prostu zwyczajnie nie ma. Wszystkie możliwe komisje zostały pozamrażane od komisji podręcznikowej poprzez komisków IPN-owską, Polaków, polsko-ukraińską komisję historyków.
bardzo rzadko w ogóle, jeśli w ogóle w tej chwili odbywają się jakieś spotkania, dyskusje na ten temat historyków. I co najgorsze, bo takim podstawowym, fundamentalną wręcz rzeczą do tego, żeby doszło do wzajemnego oczyszczenia pamięci, jakiegoś porozumienia, pojednania, można tu różnych słów używać, nie jest ważne, jakiego słowa będziemy używali, ważne, co za nim będzie stało, żeby na bardzo wielu, dosłownie setkach bezimiennych polskich grobów na Wołyni w Galicji Wschodniej stanęły krzyże, żeby odbyły się przynajmniej w sztandarowych miejscach ekshumacje. I no, z ogromnym smutkiem należy powiedzieć, że w nie odbyła się żadna ekshumacja, nie dokonano, nie otwarto żadnego cmentarza polskich. Nie jest to tak, że za to odpowiada strona ukraińska, która faktycznie w pewnym momencie zaczęła blokować tego typu działania polskich urzędników. Odkazów nie ma i po stronie polskiej nie robi się nic, aby cokolwiek na Wołyniu w Galicji Wschodniej spróbować przynajmniej zmienić. Strona rzeczy oczekiwała tylko jednego w ostatnich paru latach, żeby odnowić zniszczony przez nacjonalistycznych wandalów pomnik na grobie partyzantów ukraińskich pochowanych w Brzygłodach w walce z NKWD. I jak można się domyśleć, władze polskie nie robiły tego bardzo długo, nie chcąc tracić poparcia wyborczego na Podkarpaciu przed wyborami prezydenckimi. Dlatego dopiero po wyborach prezydenckich, no zresztą w innej zupełnie, nie tak jak on wyglądał przed wrażenie, że w tych kontaktach ze stroną ukraińską no, zmarnowano po prostu zwyczajnie szansę na to, żeby która się pojawiła po odwołaniu Wołodymyra Wiatrowicza z prezesa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i powołaniu na jego miejsce zupełnie nowego człowieka, człowieka, którego no, w sposób jasny należy utożsamiać z centrum ukraińskiej opinii publicznej. I oczywiście, że on reprezentuje ukraińską wrażliwość i ukraiński punkt widzenia, natomiast no, istniała możliwość jakiejś rozmowy, spotkania. W moim głębokim przekonaniu nic nie zrobiono. Po prostu nic, kierując się takimi wewnątrz polskimi, takimi politycznymi, czysto egoistycznymi interesami, aby nie stracić jakiejś garści głosów przed wyborami parlamentarnymi czy prezydenckimi. Można powiedzieć, zrezygnowano, zostawiono te bezimienne mogiły na Wołyniu i w Galicji Wschodniej same sobie. Czy to nie jest też troszeczkę tak, jak pan profesor obserwował ostatnie rocznice i zbrodni w Jedwabnem i tego, co się wydarzyło, ludobójstwa na Wołyniu, że one, te wydarzenia stały się też jakimś przedmiotem sporu w Polsce politycznego, wewnątrz plemiennego, byśmy powiedzieli, dlatego że władze na przykład nie uhonorowały oficjalnie 80. rocznicy zbrodni w Jedwabnem, a były na Wołyniu i z kolei partie opozycyjne być może mniejszą uwagę, co się dało zauważyć, poświęciły Wołyniowi, większą Jedwabnemu, jak pan profesor to widzi. No, ja bym powiedział, to znowu jest trudno odpowiedzieć, bo w gruncie rzeczy i w jednym i jedna rocznica i druga jest bardzo ważna i jedną i drugą, jednym i o drugim wydarzeniu w żaden sposób nie wolno zapominać. Przeciwstawianie sobie tych rocznic jest błędem. Ja zresztą przypomnę, że taki fenomen popularności tematyki wołyńskiej był związany
z dyskusją o Jedwabnem, ponieważ dyskusja o Jedwabnem sprawiła, że środowiska ludzi związanych z rodzinami, które tam zginęły, z ofiarami, no powiedziały, że no nie może być tak, że my tutaj milczymy o śmierci około 100 tysięcy ludzi w sumie na wojnie w Galicji Wschodniej, a jednocześnie mówimy bardzo jednoznacznie o masowych mordach, takich jak w i żeby też pani i państwo mnie dobrze zrozumieli, bardzo wielu tym rodzinom ofiar chodziło po prostu o taki jednolity standard zachowania, to znaczy, że wszystkim ofiarom należy się pamięć. Należy mówić o jednych, drugich, trzecich, czwartych i piątych. Nie można sobie po prostu tak dowolnie wybierać, a o tych głośno krzyczymy po prostu w taki jednoznaczny sposób. Ja mam wrażenie, że władze polskie w ostatnich paru latach przyjęły takie założenie, że podejmiemy ze strony, mówimy jak czy o sprawie wołyńskiej, to jasne, tym wszystkim obchodom rocznicy wołyńskiej, wprost przeciwnie, uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne i ważne, no przede wszystkim dla rodzin ofiar, ale jednocześnie uznano, że ze stroną ukraińską będziemy rozmawiali, jak oni przyjmą całkowicie nasze stanowisko. I w ciągu tych kilku lat nie posunęliśmy się ani o centymetr do przodu, mimo że postulat środowisk tych takich kresowo-nacjonalistycznych został spełniony, to znaczy ze stroną ukraińską rozmawiać, to znaczy kresowi nacjonaliści od 20 lat, już w latach 90. atakowali na przykład środowisko żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej za to, że rozmawiali z Ukraińcami, uznając, że to jest po prostu niemal zdrada, bo jak uznają nasze stanowisko. I że wystarczy się tak zdecydowanie stanąć na stronie takiego wyboru i bardzo szybko strona ukraińska przyjdzie, poprosi o rozmowę. No, od kilku lat można powiedzieć ćwiczymy tego typu scenariusz dialogu, choć raczej należałoby powiedzieć dialogu w cudzysłowiu. Ja mam wrażenie, że jego efekty są, jeśli nie dyskusyjne, to co najmniej coraz gorsze. One bardzo źle wróżą po prostu w moim przekonaniu na przyszłość, ponieważ obydwie strony tylko się utwierdzają w tych stanowiskach i w tym, że ta druga strona myśli w ten sposób, kierując się złą wolą lub niewiedzą, i jednocześnie chęć dialogu po polskiej stronie. A rzecz, której ja już w ogóle nie rozumiem, naprawdę w ogóle nie potrafię zrozumieć, to, że w tych oficjalnych uroczystościach, to było bardzo widoczne rok temu, niezwykle dużo miejsca poświęcono brygadzie, rocznicy powstania tej jednostki, okrzyczano Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych jako największą jednostkę partyzancką polską, podczas gdy w rzeczywistości taką największą jednostką partyzancką, sześciokrotnie liczniejszą właściwie od Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Dywizja Piechoty AK, która powstała na przełomie 1943-1944 roku, składała się z oddziałów partyzanckich, które broniły Polaków przed UPA, która w 1944 roku toczyła otwarte walki z Niemcami, w tym z tak wyborowymi jednostkami jak Dywizja SS Viking, rozbrojona potem przez Armię Czerwoną. Losy tych żołnierzy potoczyły się różnie, duża część z nich trafiła do Ludowego, którzy w tym ludowym wojsku zostali, ale byli też tacy, którzy potem walczyli w oddziałach podziemia antykomunistycznego z nową władzą. Dlaczego
Coś nam. I teraz przejdźmy może do samego Wołynia. Panie profesorze, wiem, że to będzie bardzo trudno odpowiedzieć w jakiś krótki sposób, bo nie jeden program można temu poświęcić. No ale temu co i dlaczego się wydarzyło na Wołyniu? Przede wszystkim dlaczego? Wołyń, Galicja Wschodnia, czyli wschodnie województwa II Rzeczpospolitej, były terenem narodowościowo mieszanym. Większość ludności na tym terenie stanowili oczywiście Ukraińcy, ale w niektórych województwach Polaków było bardzo dużo, na przykład w województwie tarnopolskim to było około 40% mieszkańców, w niektórych powiatach przynajmniej, to się wszyscy zgadzają. Na Wołyniu Polaków było 16%. I Polacy i Ukraińcy chcieli mieć niepodległe państwa i Polacy i Ukraińcy nie wyobrażali sobie tych niepodległych państw bez Lwowa, który w tym wypadku jest symbolem w ogóle wszystkich tych pretensji terytorialnych. W czasie II wojny światowej środowiska ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN i UPA postanowiły rozciąć ten węzeł gordyjski, uznając, że skoro są słabsze, to już w czasie wojny należy pozbyć się całej polskiej ludności z tego terenu, ze względu na to, że wtedy jak gdyby zniknie też polityczne zagrożenie. I kierując się takim wymyślonym przez Michała Kołodzińskiego planem rewolucji oddolnej, postanowiono zrobić to za pomocą takich masakr ludowych, które właśnie miały od początku do końca zorganizowany charakter, ale udawały taki spontaniczny bunt chłopski, którym akcją na wiele prawdziwych, ale też dużo przypisywanych stronie polskiej krzywd. I ta operacja rozpoczęła się dokładnie 9 lutego 1943 roku, kiedy pierwsza sotnia ukraińskiej powstańczej armii wymordowała wieś Parośle, cofając się zresztą spod Włodzimierca, gdzie rozbiła wcześniej posterunek niemieckiej policji. To była pierwsza w ogóle akcja ukraińskiej powstańczej armii partyzancka, gdzie z bronią w ręką wystąpiono przeciwko Niemcom. Przez najpierw przede wszystkim na Wołyniu, potem od jesieni 43 w Galicji Wschodniej, by to w końcu przeszło na tereny dzisiejszej Polski. Polskie podziemie próbowało zorganizować samoobronę, bazy samoobrony, potem oddziały partyzanckie. Niejednokrotnie, zwłaszcza z kolei na terenach dzisiejszej Polski, wykraczano poza granicę takiej dozwolonej samoobrony, dozwolonej w prawie wojennym samoobrony, a prowadzono działania już przeciwko całej polskiej ludności cywilnej. Tutaj w 1944 roku symbolem tego typu akcji był Sachrin, gdzie cała ludność została właściwie wybita przez polskie oddziały partyzanckie. W wyniku tych wydarzeń, w wyniku akcji UPA licząc od Parośli aż do ostatnich miejscowości w maju 1945 roku zaatakowanych na Lubelszczyźnie przez oddziały upowskie, zginęło około 100 tysięcy Polaków, najwięcej było 60 tysięcy z nich aż na Wołyniu. W wyniku polskiego odwetu zginęło kilkanaście tysięcy osób. Po jednej i po drugiej stronie w znakomitej większości gros ofiar to są po prostu cywile. I ważny jest też ten taki rozkład ofiar po regionach, bo na Wołyniu to jest 60 tysięcy po stronie polskiej, po stronie ukraińskiej jakieś 2 tysiące, a na ziemiach dzisiejszej Polski z kolei ukraińskich ofiar jest więcej niż polskich. I na ziemiach dzisiejszej Polski społeczność ukraińska jest właściwie, w gruncie rzeczy cała mniejszość ukraińska na ziemiach dzisiejszej Polski staje się zakładnikiem tego, co się działo na Wołyniu, zwłaszcza, że następne lata 45-47 to są już z kolei komunistyczne wysiedlenia ludności cywilnej, takie stalinowskie czystki etniczne. Najpierw komuniści wyrzucają z jednej strony Polaków z Wołynia i z Galicji Wschodniej na ziemię dzisiejszej Polski, a komuniści w Polsce wyrzucają
paków na Ukrainę, wyrzucono ponad 480 tysięcy Ukraińców. Potem ostatni akord tych działań to jest około 140 tysięcy Ukraińców, Łemków, Bojków w trakcie akcji Wisła. I to, co jest rzeczywiście bolesne i sprawia, że rodziny ofiar tych wydarzeń mają w pamięci to właśnie i przed oczami, ale też no w takiej jest to pewną rodzinną traumą, to fakt, że właściwie no niemal wszyscy Polacy z Wołynia, z Galicji Wschodniej, czyli ponad te milion osób, którzy stamtąd ma gdzieś tam w pamięci takie poczucie krzywdy, i jednocześnie wszyscy Ukraińcy, którzy żyli po tej stronie granicy, też mają takie poczucie krzywdy. Czy zostali wypędzeni na Ukrainę, czy w trakcie akcji Wisła. I jak jeszcze do tego dodamy, mijając te lata komunistyczne, ale nawet to, co dzisiaj uprawiają nas po obydwu stronach, którzy mówią, że tak naprawdę ci drudzy w ogóle nie cierpieli i nasza wina jest tylko najważniejsza, to mamy takie no ogromne spętlenie emocji, historii, które sprawia, że no rzeczywiście naprawdę bardzo ciężko się rozmawia o tych wydarzeniach. I no niejednokrotnie miałem do czynienia z sytuacjami, kiedy rozmawiając, ja pomijam oczywiście takich zacietrzewionych, można powiedzieć, bardziej ideologów niż osoby, którym zależy na wydarzeniach, ale gdy chodziło o rodzinę ofiar, to miałem takie wrażenie, że chodzę po takiej niezwykle bolesnych emocjach tych ludzi, no, że niemal wchodzę w jakieś ich wnętrze, i to nieważne, czy to byli Polacy, czy Ukraińcy. To wtedy nauczyłem, że w sposób oczywisty pamięć ludzka płata figle nam wszystkim i relacje należy na nie uważać. Ale jeżeli, nieważne kto, Polak, Ukrainiec, Niemiec, Żyd, Rosjanin opowiada o takiej traumie bez śmiercią, to w znakomitej większości tego typu wieści są niezwykle wiarygodne, potem potwierdzane w źródłach, bo to jest no, taka trauma. No, zdarzało mi się, że osoba, która w sobie jak dochodziła do tej godziny jakiegoś tragicznej historii ze swojej wsi, nagle się ożywiała i zaczyna opowiadać, niemal jakby odtwarzając to z taśmy magnetofonowej. Łącznie z, nie wiem, jeśli wcześniej cały czas mówiła na takiej jednej nucie, to tu nagle pojawiało się próba naśladowania głosów różnych, które słyszała i tak dalej, więc no, to rzeczywiście jest niezwykle bolesna historia i dramatyczna. Ja jeszcze dopytam o klasyfikację prawną, tak? Jak nazywać to, co się wydarzyło na Wołyniu? To gdyby pan profesor zechciał odpowiedzieć na to pytanie, jak właśnie mówić o tym w ujęciu? Ja przepraszam, że się tutaj tak polowy przed archiwum na jakimś polu klęczę, żeby z panią i z państwem się połączyć. Sprawa wygląda w sposób następujący. Już odpowiadam na pani pytanie. Definicja lemkinowska. Lemkina mówi o tym, że z ludobójstwem, genocydem, to jest właściwie lepsze słowo, mamy do czynienia wtedy, kiedy celem sprawców, intencją sprawców jest to, aby fizycznie zniszczyć jakąś grupę narodowościową, etniczną, religijną. I w sposób oczywisty, biorąc pod uwagę rozkazy najwyższego dowództwa UPA, Szuchewicza, Kłyma Sawura, czyli dowódcy UPA naczelnego, Roman Szuchewicz, Kłym Sawur, czyli dowódca UPA na Wołyniu, można jeszcze tutaj dodać Wasyla Szełesta, który był dowódcą UPA w Galicji Wschodniej. Wszystkie te rozkazy mówiły jednoznacznie, że cała polska grupa narodowościowa na Wołyniu w Galicji Wschodniej ma zostać anihilowana.
zostać albo zniszczona całkowicie, tak jak na Wołyniu, albo wybita częściowo i przymuszona do ucieczki. I z tej perspektywy ta definicja lemkinowska zdaje się być po prostu zwyczajnie spełniona. Żeby nie uznać tej definicji lemkinowskiej za wykonanią, bo mówimy tu o pewnej intencji sprawców. Dlaczego z kolei pacyfikacja Sacharynia wydaje się, że nie jest? Bo temu komendantowi, który podejmuje decyzję w tych lokalnych, powiatowych struktur AK o Sacharyniu, chodzi o wybicie Ukraińców jako Ukraińców, tylko on chce zatrzymać za pomocą barbarzyńskich, zbrodniczych metod. I w tym sensie tutaj wydaje się, że mamy do czynienia z kategorią zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, która, zauważmy, bynajmniej nie jest łagodną kategorią. Mówimy o kategorii no niezwykle ciężkiego przestępstwa, która może się tylko no, w stawieniu z genocydem wydawać jako coś takiego mniej ważnego. Oczywiście, jeżeli byśmy wchodzili w taki dyskurs naukowy pełen i posługiwali się niekoniecznie lemkinowską, tak jak to na przykład profesor Lech Nijakowski czyni w swoich pracach, no to oczywiście wtedy można się zastanawiać, czy ta antypolska akcja spełnia taką definicję, czy nie. To jeżeli jest definicja, a definicji genocydu jest wiele, to wówczas faktycznie możemy uznawać, że ona nie jest spełniona. Ja raczej stoję na stanowisku, i to nie jest mój pogląd skierowany czy odnoszący się tylko i wyłącznie do Wołynia, ale w ogóle do wszystkich wydarzeń historycznych, że lepiej posługiwać się tą klasyczną definicją lemkinowską, niezależnie od jej słabości, ponieważ no ona jest po pierwsze umocowana w czymś takim bardzo konkretnym prawnie, jak ONZ-owska decyzja. A po drugie, już tworzymy takie inne definicje genocydu, no to one zawsze mają wewnętrzny akademicki. No i faktycznie ich może być mnóstwo wtedy i można postawić zarzut, że się je kroi na użytek jakichś indywidualnych wydarzeń w dość dowolny sposób, zresztą wybranych. I moje ostatnie pytanie dotyczy Muzeum II Wojny Światowej i kontekstu, w jakim tam jest pokazana zbrodnia na Wołyniu, bo to też wywołało sporo emocji po części opinii publicznej w Polsce, iż Wołyń albo pojawił się taki mit, nie został pokazany w muzeum, albo że nie został pokazany we właściwym miejscu, bo powiedzmy sobie, Wołyń jest pokazany w tej sali, gdzie również zbrodnie Ustaszy i obóz w Jasenowacu. I pan profesor ma ciekawą rzecz, myślę, że do powiedzenia w tym temacie. Dlaczego to jest właściwe miejsce, żeby pokazać zbrodnie na Wołyniu? Znaczy, zacznę od tego, że twórcy Muzeum II Wojny Światowej, a twórcami był przede wszystkim profesor Paweł Machcewicz, to warto to przypominać, moim zdaniem pokazali wydarzenia wołyńskie bardzo dobrze, pokazując je właśnie jako masową zbrodnię na ludności cywilnej, z tym, co robili Ustasze w Chorwacji, czyli z czystkami, które chorwaccy nacjonaliści prowadzili wobec ludzi. I to jest o tyle ciekawe, że Kołodziński był instruktorem dla Ustaszy i swoją pracę pisał. Taka wizja takiego powstania ludowego w czasie, kiedy był internowany po zamachu na jugosłowiańskiego króla Aleksandra. Włosi internowali wszystkich Ustaszy na swoim terenie i również tych instruktorów, którzy ćwiczyli działaczy ustaszowskich w obozach szkoleniowych. Kołodziński był takim instruktorem, został osadzony, potem
przewieziony do takiego miasteczka na Sycylii, ale już raczej siedział tam, jeśli na Lipari, był po prostu w zamku razem z ustaszami, ten zamek był więzieniem, to na Sycylii był już w takim miasteczku Tortorici, gdzie więzienie, w związku z tym ja się domyślam, że był w jakiejś willi. Zapewne w tych warunkach pisał swoją pracę. No, widać, że te zaczerpnięcia i powinowactwo ideologiczne między organizacją ukraińskich nacjonalistów a ustaszami było bardzo mocne. Ja też w swoich pracach starałem się pokazać, że w gruncie rzeczy te antyserbskie czystki są bardzo podobne, co robią banderowcy, z jedną oczywistą różnicą, to znaczy ustaszom pozwolili Niemcy na stworzenie własnego państwa, tego prawa. Jasne jest, że ta antypolska czystka wyglądałaby inaczej, gdyby powstała taka sprzymierzona z Trzecią Rzeszą banderowska Ukraina, no to wtedy też narodowościowa banderowców wyglądałaby i represje byłyby zupełnie inaczej. Oczywiste jest też to, że to zestawiając to w Muzeum II Wojny Światowej, po pierwsze wprowadzi kontekst międzynarodowy, dano polskiemu, ale zagranicznemu możliwość zrozumienia, że ten Wołyń, Galicja Wschodnia, te zbrodnie popełnione tam przez Unię UPA były faktycznie czymś takim, można powiedzieć, takimi zbrodniami nacjonalistycznymi. Krytyka, która za to spotkała Pawła Machcewicza i jego współpracowników, jest po prostu tak bezmyślna, że z mojej perspektywy to wręcz śmieszna. Przepraszam, używam mocnych może słów, ale jeżeli się słyszy wiele takich głosów, które nie mają nic wspólnego, ale to naprawdę nic wspólnego z materią historyczną i są pewnym takim parapatriotycznym wyobrażeniem krytyków, to czasami po prostu ręce opadają. Mówię to również z takim głębokim przekonaniem, że ta parapatriotyczna towarzyszy wielu środowiskom po dzień dzisiejszym, w której jest jeszcze taki ukryty szant narodowym radykałem, to nie jesteś patriotą, jest niezwykle szkodliwa dla Polski, dla polskiej racji stanu, wreszcie dla aktualnej przede wszystkim, ponieważ posuwając się naprzód w nauce, w tym w historii, czy w naukach społecznych, potrzebna jest normalna, swobodna rozmowa, dyskusja, czasami bardzo, bardzo ostra, a właściwie tony takiego parapatriotycznego sosu tą dyskusję po prostu zabijają. Więc to przynosi szkodę i nauce, i Polsce, i nam wszystkim koniec. I niech to będzie puenta naszej rozmowy ku otrzeźwieniu, mam nadzieję. Państwa i moim gościem był profesor Grzegorz Motyka, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję też za poświęcenie, bo się łączy pan w polowych warunkach, więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas i poświęcenie. Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Drodzy Państwo, jest sezon letni, więc nasi goście i gościnie nieraz bardzo się poświęcają i łączą z nami z różnych miejsc i często też podczas urlopów, za co jestem gościom i gościnią dawno, dawno czemu bardzo, bardzo wdzięczna, bo tego programu nie byłoby bez Państwa, słuchaczy i słuchaczek, ale też bez wspaniałych rozmówców. To był 18. odcinek Dawno, Dawno,
czemu. Oglądają go Państwo w sobotę, ale nagrywany był, zdradzę, dzień wcześniej. I już zapraszam za tydzień na kolejny, na 19. Wielkimi krokami zbliżamy się ku 20. Bardzo szybko czas leci. A tymczasem za 18 odcinek dziękuję, zapraszam za tydzień. Dużo zdrowia, drodzy Państwo, dobrego weekendu i jeszcze raz do zobaczenia. Reset Obywatelski.